Zbigniew Filar, witam Państwa, studio Urszulińska 6, a moim dzisiaj gościem jest Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bożencinie. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Panie Piotrze, jest okazja podsumować 6 dni gminy Bożencin, gdzie Paweł Kukiz dość kontrowersyjnie mówił o kampanii wyborczej, o referendach, ale również to, co wybrzmiało w świecie mediów ogólnopolskich, to na pewno kwota i zwrot tej kwoty za koncert honorarium Pawła Kukiza. Czy to już jest dopięte do końca? To jest tak, Dni Gminy Bożencin faktycznie miały miejsce 3 tygodnie temu i odbyły się naprawdę, wydaje mi się, z wielkim przytupem, bo i Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, która wystąpiła w Bożencinie z koncertem Rock Symfony, i Margaret, i Paweł Kukiz dali naprawdę znakomite koncerty. Mogę powiedzieć, że z grona tych trzech artystów, których wymieniłem, to właśnie Paweł Kukiz i zespół Piersi wzięli najmniejszą stawkę za koncert, więc nie demonizowałbym jakby tych środków, o których media ogólnopolskie wspominały. Gazeta Wyborcza już przed koncertem pisała, że kupili sobie działacze Bożencina miejsca na listach wyborczych. Ja nic o tym nie wiem, natomiast koncert Pawła Kukiza zorganizowany u mnie był zorganizowany naprawdę za bardzo dobre dla mnie środki finansowe, jako organizatora oczywiście. Faktycznie podczas koncertu padły deklaracje ze strony Pawła Kukiza odnośnie tego, że w związku właśnie z całą tą sytuacją, z tą nagonką, jak on to określił, te środki za koncert Paweł Kukiz jako Paweł Kukiz będzie chciał oddać. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę te środki nie wpłynęły, z tego co mi wiadomo, na żadne skąd, czy gminy, czy organizacji powiązanych z gminą. Natomiast trwają rozmowy z menadżerem i mam jasne deklaracje od pani Eweliny, pani menadżer pana Pawła Kukiza, że te środki, które pan Paweł Kukiz wziął za koncert, będą zwrócone na konto albo jakiejś fundacji, albo na konto gminy. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie widzę potrzeby zwrotu tych środków, bo Paweł Kukiz dał znakomity koncert. Myślę, że wykonał swoją pracę. Rzesze ludzi przyszło. Nie tylko tak zwanych wojowników Pawła Kukiza, ale pewnie dużo ludzi z powiatu tarnowskiego, z powiatu brzeskiego odwiedziło w tych dniach Bożencin. Tak, kilka tysięcy ludzi i ten Paweł Kukiz był magnesem, który przyciągnął tych ludzi zapewne do Bożencina. I to nie tylko myślę o tej politycznej stronie, ale przede wszystkim o strony muzycznej, bo na tym się koncentrujemy podczas organizowanych naszych imprez. Dał bardzo dobry koncert. Wiele osób wspominało, że to był jeden z lepszych koncertów w Bożencinie. Zresztą media ogólnopolskie do dzisiaj też czytam jakieś tytuły związane z Pawłem. Komentują, że naprawdę w świetnej formie jest Paweł Kukiz i świetne koncerty z jego udziałem można obejrzeć. Tak samo było w Bożencinie, więc myślę, że tutaj za ten koncert pewnie należałaby się jakaś płaca, jak za każdą pracę. Natomiast no, media tutaj nakręciły temat, Paweł Kukiz w jakiś sposób zareagował, no i te pieniądze chce zwrócić. Co więcej, impreza była biletowana, więc każdy, kto przychodził, nie przychodził tam bez własnej deklaracji tak naprawdę, bo te parę złotych trzeba było wydać na bilet. Tak, symbolicznie oczywiście, tak jak w Bożencinie, te duże imprezy są biletowane, tak jak i tutaj. Mnóstwo osób, kilka tysięcy się zabiło właśnie w tym dniu w Bożencinie i myślę, że z przyjemnością posłuchali tego, jak Paweł Kukiz śpiewa na scenie. Paweł Kukiz, muzyka filmowa w pierwszy dzień. To był dość też rarytas dla ucha i melomanów. Pierwszy dzień tak naprawdę Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, która w tym roku wystąpiła z nietypowym koncertem. My trochę tak z dystansem do tematu podchodziliśmy i z obawą o to, czy i jak się przyjmie taki koncert. Po kilku latach współpracy z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej i prezentacji właśnie muzyki filmowej w różnym wydaniu, w tym roku zdecydowaliśmy się z dyrygentem i dyrektorem Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, księdzem Przemysławem Pasternakiem, na to, żeby zrobić trochę inny jakby ten koncert. Zrobiliśmy go w tym roku, zaproponowaliśmy, żeby to był rock symfony, czyli największe hity, światowe hity rocka, zagrane właśnie przez orkiestrę w towarzystwie 10 znakomitych polskich solistów, nie tylko polskich, bo Juan Carlos Cano, no Meksykanin, który też specjalnie przyjechał na tę okazję właśnie na koncert. Myślę, że to było wydarzenie, które dosyć długo będzie wspominane, wydarzenie, które no trudniej się broni niż zwykły koncert, nie wiem, Perfektu, właśnie Pawła Kukiza, czy Bajmu na przykład, bo to jest powszechnie znane wszystkim, że to są gwiazdy. Natomiast po tym koncercie w Bożencinie, po poprzednich
i Polska Orkiestra Muzyki Filmowej również gra inne koncerty w innych miastach, co ostatnio obserwuję, no te opinie są bardzo dobre. I ten koncert w Bożencinie, mam nadzieję, że w roku następnym będzie kontynuowany. W jakiej formie jeszcze nie wiem, ale to, co było w tym roku Rock Symphony, naprawdę zdało swoją... Te cele, które zakładaliśmy, i cieszę się, bo udało się też mimo burzowego dnia dookoła, naprawdę ogromne burze, a nam się udało praktycznie suchą stopą przejść przez, przy kilku kroplach deszczu, tak naprawdę przejść przez cały koncert. Czyli możemy mówić o tym, że Polska Orkiestra Muzyki Filmowej już przygotowuje repertuar na kolejny rok. Ja myślę, że to za wcześnie, żeby tak mówić, natomiast faktycznie trwają na razie rozmowy z księdzem Przemysławem Pasternakiem, w których to próbujemy ustalić, jaki będzie zakres tego przyszłego roku, tego koncertu w przyszłym roku, czego on będzie dotyczył i jak chcemy właśnie, albo czym chcemy zachęcić wszystkich Państwa do przyjazdu do Bożencina, bo naprawdę warto na ten koncert przyjeżdżać. Czy można mówić, że Bożencin to stolica muzyki i atrakcji koncertowych, bo to już niebawem kolejne wydarzenia, Święto Grzyba i 3 koncerty w Bożencinie. No tak, my tak naprawdę Bożenckie Święto Grzyba organizujemy już od 11 lat i to jest ta marka, którą udało nam się wykreować i myślę, że dobrze ją sprzedać tutaj medialnie. Sprzedaż medialna to jedno, ale druga jakby wartość to to, że wiele osób udaje się do Bożencina zachęcić do przyjazdu na imprezy. Przyjeżdżają ludzie oczywiście nie tylko z okolic najbliższych, są ludzie, którzy często są nawet i spoza naszego województwa. To, że są spoza powiatu brzeskiego, to jest moim zdaniem naturalne. Przyjeżdżają z Tarnowa i z Krakowa. Dogodna lokalizacja choćby nawet Bożencina. Niedaleko zjazd z autostrady, tak, który już teraz ułatwia ten dojazd. To też i miejsce, które myślę jest takie, że pozwala te imprezy w sposób bezpieczny i dobry organizować. Również samopoczucie ludzi na imprezie myślę, że jest dobre, bo przy wielu tych imprezach, mam nadzieję, że tak zawsze będzie, wszystko się odbywa bez większych problemów. Ludzie wychodzą, myślę, zadowoleni, bo tak komentują, chwaląc nas za przygotowane imprezy. I w tym roku mogę powiedzieć właśnie to, co wspominaliśmy. Polska Orkiestra Muzyki Filmowej, świetny koncert, Paweł Kukiz i piersi, Margaret, teraz mamy w najbliższym czasie... 22-23 sierpnia w Bożencinie. Tak. Co się będzie działo? Święto Grzyba, 11 raz organizowane tak naprawdę w gminie Bożencin. W tym roku wracamy do miejscowości Łęki, tam na stadionie sportowym w Łękach się ta impreza odbędzie. I w ramach tej imprezy, no myślę, że znakomite gwiazdy. Troszkę zmieniliśmy jakby repertuar, który chcemy zaprezentować publiczności, która do Bożencina przyjedzie i postawiliśmy na nieco młodsze gwiazdy. No Happy Set, myślę, znakomity polski zespół rockowy, dla mnie chyba najlepszy zespół rockowy. Myślę, że wielu ludzi młodych na ten koncert się wybierze i tak naprawdę słyszę, że to będzie koncert, który odwiedzi mnóstwo ludzi, na który przyjedzie mnóstwo ludzi. To jest pierwszy dzień. Ten koncert poprzedzony będzie również występem grupy One Chance, a wcześniej przed nim przez cały dzień odbywać się będzie na terenie Bożencina drugi KJS, rajdy samochodowe dla wszystkich, którzy chcą i mają ochotę, okazję przyjechać, pościgać się po bożencińskich ulicach, po bożencińskich drogach, spróbować szybkiej jazdy samochodem. Wystarczy mieć prawo jazdy, sprawny samochód, no i można porywalizować. Nieważne, czy dostosowane do rajdów, tak? Nie, to mają być zwykłe samochody osobowe. Organizatorzy pilnują tego, żeby one były tak, jak należy, przygotowane, więc jakby bez tego samochód nie przejdzie, nie zostanie dopuszczony do rajdu, jeżeli będzie niesprawny. Oczywiście odpowiedzialność największą ponosi użytkownik tego samochodu, który tym pojazdem się porusza. Natomiast Automobil Klub Krakowski, z którym ten rajd organizujemy, myślę, że zadba tutaj o to, żeby bezpieczeństwo też, albo przede wszystkim, było podczas tego rajdu ważne. I dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć, dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak te pojazdy wyglądają, jak się ścigają, okazja właśnie od godziny 10 22 sierpnia w sobotę można przyjechać, albo uczestniczyć, albo pooglądać, jak ścigają się samochody. Co w niedzielę? Na niedzielę przygotowaliśmy kosz pełen atrakcji. No nie może oczywiście zabraknąć na Święcie Grzyba potraw grzybowych. Ta konkurencja od kilku lat już towarzyszy imprezie. Startują w niej gospodarstwa agroturystyczne
z terenu kilku powiatów. I wszyscy Państwo, którzy na imprezę się zjawicie, będziecie mieli okazję do tego, żeby tych potraw spróbować. Więc zachęcam bardzo serdecznie. Pyszne potrawy, które sprawdza i testuje komisja, ale oczywiście również wszyscy Państwo, którzy podczas tej imprezy się zjawicie. I konkurs na kosz grzybów, co roku też organizowany. Różnie on wygląda, przyznam szczerze, bo są lata, na przykład w roku ubiegłym, kiedy mieliśmy kłopot tak naprawdę z tymi koszami grzybów, było mnóstwo grzybów. Było bardzo dużo chętnych, którzy w tym konkursie chcieli uczestniczyć, zdobyć nagrody. Natomiast no, obecne lato, z czego też organizatorzy pewnie się cieszą, jest słoneczne, dobre. To jednak powoduje, że jednak grzybów jest mniej w bożęcińskich lasach. Nie brakuje tych grzybów? Ja myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Bywały bożęckie święta grzyba, kiedy z tymi grzybami mieliśmy problem. W takich sytuacjach oczywiście nie robiliśmy konkursu grzybowego. Miesiąc sierpień może nie jest odpowiednim miesiącem do tego, żeby organizować konkurs grzybowy. Natomiast tak naprawdę w miesiącu sierpniu już chcemy pokazać wszystkim, przypomnieć, że to Bożęcin jest stolicą grzybów tutaj w regionie. Tu warto na grzyby się wybrać. Tu tych grzybów naprawdę, szczególnie w miesiącu wrześniu, jest sporo. Ale i również te grzyby zdarzają się, jak wspomniałem, przy okazji miesiąca sierpnia. Więc jak będzie w tym roku, czy ta duża susza nie spowoduje braków tych grzybów w lasach, tego nie wiemy. Mhm. Na pewno oprócz atrakcji grzybowych, mnóstwo dobrej zabawy właśnie podczas dobrej całej zabawy niedzieli. Od godziny 19 Sylwia Grzeszczak, a później wielki koncert, wielki finał Grzegorza Chyżego. Tak, rozpoczynamy tak naprawdę właśnie tymi konkursami grzybowymi. Później chcemy dzieci przenieść w świat Dzikiego Zachodu. Będzie okazja do tego, żeby trochę pośpiewać piosenek, pouczestniczyć w konkursach. Do tego konkursu zapraszamy zarówno dzieci, jak i całe rodziny. Później wystąpi tarnowski rockowy zespół Wasabi, a na koniec dwie znakomite gwiazdy. Sylwia Grzeszczak, której specjalnie nie trzeba rekomendować. Ja tutaj jak też sprawdzałem informacje o Sylwii, dowiedziałem się, że skończyła na przykład dwie szkoły muzyczne. To, że jest znakomitym wokalistą, instrumentalistą, doskonale Państwo wszyscy wiedzą. Taki koncert, myślę, energetyczny, bardzo fajny, z tymi największymi przebojami zagra w Bożęcinie, a po Sylwii Grzeszczak Grzegorz Chyży, nadzieja polskiej sceny muzycznej, też osoba, artysta, który w wielu i listach przebojów w mediach się pojawia jako gwiazda, jako osoba, która jest popularna. Myślę, że te dwa znakomite koncerty są okazją do dobrego spędzenia czasu w Bożęcinie i na finał oczywiście pokaz ogni sztucznych. Na co zapraszamy wszystkich już 22 i 23 sierpnia do Łęk w gminie Bożęci. Serdecznie wszystkich zapraszamy do Łęk w tym czasie 22-23 sierpnia. Dziękuję za przybycie. Dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszamy. Dziękuję również.